Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jest już ze mną od tygodnia i muszę Wam powiedzieć, że trudno mi się od niego oderwać. A jeszcze trudniej będzie mi go oddać Samsungowi, bo w moim prywatnym smartfonie nie ma tylu bajerów, które tutaj znalazłem. Zastanawiałem się, co najbardziej mnie w tym modelu oczarowało i za czym będę najbardziej tęsknił. Wybranie sześciu cech nie było wcale trudne, szczególnie, że one pokrywają się z definicją najwyższej klasy flagowca. A naprawdę trudno nie nazwać tak Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G. Ekran. Samsung od wielu lat słynie z tego, że montuje w swoich flagowych modelach najlepsze wyświetlacze. Galaxy S21 Ultra 5G nie jest tu wyjątkiem i potrafi się nawet wyróżnić na tle pozostałych modeli z tegorocznej serii Galaxy S21 5G. Smartfon posiada mierzący 6,8 cala ekran Dynamic AMOLED 2X z maksymalną jasnością 1500 nitów. Polecam od razu ustawić suwak maksymalnie w prawo i sprawdzić, jak takie podświetlenie wygląda na żywo. A później wyjść na duże słońce i być przyjemnie zaskoczonym, że obraz nawet wtedy jest w pełni widoczny. Ramki są tu symboliczne i wyświetlacz zajmuje praktycznie cały front urządzenia. Panel obsługuje HDR10+, więc oglądanie serwisów streamingowych wspierających HDR to czysta przyjemność. Maksymalna rozdzielczość wynosi 1440x3200 pikseli przy ich zagęszczeniu na poziomie 515 ppi, więc obraz to naprawdę żyleta. Nowością na ten rok jest odświeżanie na poziomie 120 Hz we wszystkich rozdzielczościach, w tym również w WQHD+, i wydaje się, że funkcja adaptacyjna jeszcze lepiej radzi sobie z jej odpowiednim ustawianiem, tak by bateria jak najmniej na tym ucierpiała. Zawsze było mi trudno wrócić do innych wyświetlaczy po modelach Galaxy z serii S i w tym roku nie będzie wyjątku. Zdjęcia. Gdybym miał wymienić drugą najbardziej charakterystyczną cechę flagowych modeli Samsunga, bez wahania wskazałbym aparaty. Galaxy S21 Ultra 5G to pod tym względem najbardziej złożony zestaw tegorocznej flagowej linii, bo obok głównego aparatu z ogromną matrycą 108 megapikseli i 12-megapikselowego szerokiego kąta ma również dwa teleobiektywy. Jeden z trzykrotnym, drugi z dziesięciokrotnym zbliżeniem optycznym. Przy takim zestawie aparatów mamy w zasadzie ogarnięte wszystkie kadry. I co ważne, niezależnie od tego, na jaki obiektyw się zdecydujemy, no to dostaniemy bardzo podobną kolorystykę. Usprawnień doczekało się tu wszystko. Od zwykłych zdjęć, przez autofokus podczas korzystania z pełnych 108 megapikseli, przez tryb portretowy, aż do zooma. Nawet jeśli zdecydujecie się na stukrotne przybliżenie, smartfon postara się jak najlepiej ustabilizować ujęcie, żebyście trafili w oddalony, fotografowany obiekt. Ja, podobnie jak rok temu, z większych zbliżeń najbardziej upodobałem sobie te 30-krotne, a do normalnych zdjęć najchętniej używałem teleobiektywu z optycznym 3-krotnym zoomem. Pozwala on osiągnąć fajne efekty i rozmycie tła podobne do tego z klasycznych 70 mm obiektywów. Galaxy S21 Ultra 5G robi topowe zdjęcia i co do tego nie mam wątpliwości. Nie ma też dla niego znaczenia, czy fotografujemy w dzień, czy w nocy, bo efekty zawsze są świetne. Ba, nawet tryb nocny w aparacie do selfie pozytywnie zaskakuje. Filmy. Aparaty to nie tylko zdjęcia, ale również filmy i rok temu Samsung udowodnił, że w tym temacie czuje się naprawdę bardzo dobrze. Model Galaxy S21 Ultra 5G przypomina, że jeśli chodzi o smartfonowe wideo, Samsung to światowa czołówka. Maksymalnie 8K przy 24 klatkach, dodatkowo z tak nakręconego wideo, można wyciągnąć później wysokiej jakości zdjęcie. 4K 60fps wszystkimi dostępnymi obiektywami, rewelacyjna stabilizacja nazwana w aplikacji aparatu duża stabilność. Do tego świetna naturalna kolorystyka, trafiona ostrość oraz bajery w postaci trybu reżyserskiego, nagrywającego jednocześnie tylnymi i przednimi aparatami, gdzie w czasie rzeczywistym mamy możliwość podejrzenia kadru z dodatkowych obiektywów. Wydajność. Nowy autorski procesor Exynos to topowe osiągi, co potwierdzają syntetyczne testy. I powiem Wam, że nie znalazłem aplikacji czy gry, która sprawiłaby, że temu sprzętowi brakowałoby mocy i myślę, że jeszcze długo się tak nie stanie. Możecie więc na Galaxy S21 Ultra 5G śmiało uruchamiać najnowsze gry w maksymalnych detalach, obrabiać zdjęcia, montować filmy i sprzęt zaskoczy Was swoją wydajnością. Ten konkretny model ma 12 GB pamięci RAM, ale jest jeszcze wersja z 16 GB. Takie wartości to sporo aplikacji działających w tle, między którymi można się szybko przełączać i trudno ocenić, której wersji Androida nie wystarczy 12 GB RAMu. Podejrzewam, że wcześniej zmienicie smartfona. I tu dodam, że mimo dużej mocy i ekranu z odświeżaniem 120 Hz, bateria w Galaxy S21 Ultra 5G trzyma bardzo solidnie, a znalezione w sieci pierwsze tzw. battery drain testy to potwierdzają. Mi na razie w jeden dzień nie udało się normalnie rozładować nowego Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G. Samsung DeX, czyli smartfon, zamienia się w komputer. Podłączanie smartfonów Galaxy do komputera czy monitora jest już dla nich tak naturalne, że nawet Samsung nie wspominał o tym na swojej konferencji.
Z Samsung DeX możemy skorzystać na dwa sposoby, a w związku z tym, że ja posiadam jeszcze dodatkowy przewód USB-C do HDMI, no to sprawdziłem oba. Po ściągnięciu aplikacji Samsung DeX możecie podłączyć smartfon do komputera zwykłym przewodem USB-C i w ten sposób mieć cały DeXowy panel smartfona na ekranie monitora, na Windowsie i macOS. To pozwala łatwo przenosić pliki, ale również korzystać z mobilnych aplikacji, które w wielu przypadkach są bardziej intuicyjne i przyjemne w użyciu niż te webowe. Fajna sprawa, polecam sprawdzić. Jeśli zdecydujecie się na wspomniany przewód USB-C do HDMI, możecie podłączyć Galaxy S21 Ultra 5G do monitora lub telewizora. Podpinacie wtedy do niego bezprzewodową myszkę oraz klawiaturę i macie substytut komputera. Fajna funkcja na wszelkiej maści wyjazdy. Przy okazji poprzednich modeli sprawdzałem to rozwiązanie na hotelowym telewizorze i zdaję egzamin. Jeśli o telewizorze mowa, to Samsung DeX wspiera również bezprzewodowe połączenie. Można w ten sposób połączyć się właśnie ze Smart TV lub najnowszymi monitorami Samsung Smart M5 lub M7. Kompatybilność z rysikiem S Pen. Najnowszą nowością, ale i zaskoczeniem było wprowadzenie w Galaxy S21 Ultra 5G obsługi rysika S Pen, czyli funkcji zarezerwowanej dotychczas dla biznesowej serii Galaxy Note. Rysik całkowicie zmienia sposób korzystania ze smartfonu, otwierając szereg nowych możliwości, choćby dla grafików czy rysowników. Do tego dochodzą oczywiście odręczne notatki i zawsze, kiedy wydaje mi się, że już dawno w taki sposób nie piszę, to przy testach Galaxy Note korzystałem z tej funkcji regularnie. Ewolucja serii Ultra jest zauważalna i mam wrażenie, że Samsung w Galaxy S21 Ultra 5G ulepszył i usprawnił wszystko względem ubiegłorocznego modelu. To bardzo fajny smartfon, który pokazuje, jak powinien wyglądać topowy flagowiec. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G, zapraszam do sekcji komentarzy. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!